Witaj w tym rozdziale, w którym dowiesz się, jakie ma możliwości platforma Kahoot, która pozwala ci tworzyć ciekawe i proste gry, które mogą okazać się bardzo interaktywne, interesujące dla odbiorców, dla uczniów. Dodatkowo możesz e, wykorzystywać gry, które są już tam dostępne, e, także brać udział w pewnych grach z innymi e, i e, zapraszać po prostu odpowiednie osoby do brania udziału w takiej zabawie. No i możesz też do pewnych gier wysłać zaproszenie, aby ktoś skorzystał z danej gry, i następnie my dostrzegamy statystyki, jak mu po prostu poszło z daną grą, z daną zabawą. Albo nauką. Bo właśnie na tym to polega, aby tworzyć tutaj treści i materiały, które okazują się jeszcze bardziej przydatne, i to sprawia, że ta nauka okazuje się ciekawsza. Aby udało Ci się zarejestrować do tego serwisu, to zobacz, na samej górze pojawia się opcja SIGN UP, więc wystarczy tutaj kliknąć. Następnie wybierasz swój typ konta, czy jesteś nauczycielem, uczniem na własny użytek, czy w ramach biznesu, więc dostrzegasz, że nie, nie zawsze musisz być po prostu nauczycielem, aby uwzględniać możliwości Kahuta. Albo możesz być nauczycielem, a przy okazji zobaczysz wspaniałe możliwości tego serwisu, który pozwoli ci zastosować go e, aby prowadzić jeszcze lepiej jakiś swój dodatkowy biznes, jakiś biznes online. E, więc kierunków jest tutaj bardzo dużo. Więc wybieramy na tą chwilę nauczyciel, szkoła. I następnie w tym miejscu masz możliwość zarejestrować się, utworzyć swoje konto, podając po prostu zwykły adres e-mail i hasło. Oczywiście są jeszcze szybsze sposoby rejestracji. Czyli możesz zalogować się, zarejestrować i przy okazji od razu zalogować się za pomocą konta Google, więc, gdy masz Gmaila, to możesz to zrobić. Możesz wykorzystać też inne konta, które są tutaj po prostu dostępne. Ja, aby sobie ułatwić to, po prostu posiadam konto Google, więc wybiorę sobie kontynuuj z Google. I zobacz, że dzięki temu udaje Ci się zalogować do tego miejsca, które jest dość bardzo rozbudowane i może być tak, że. Na początku nie do końca dostrzegasz, jak będziesz korzystać z tego serwisu. Ale nie obawiaj się, z czasem zobaczysz, że łatwo tobie będzie to wszystko poznać, czyli odkrywać cenne treści, bo na samym początku, gdy się zalogujemy, to pojawiamy się tutaj, gdzie odkrywamy pewne treści, czyli dostrzegamy treści, które zostały przygotowane przez kogoś, jakieś różne gry. Możemy z tych gier korzystać, możemy zachęcać, aby pewne osoby. Brały udział w takich grach, i my wtedy to dostrzegamy. Możemy też stworzyć własną bibliotekę, następnie zapoznawać się z raportami, tworzyć pewne grupy, pewne plany. Więc ten serwis jest naprawdę rozbudowany, i mam nadzieję, że poprzez to wprowadzenie udało Ci się stworzyć własne konto w Kahoot A następnie dowiesz się w kolejnych lekcjach, jak możesz wykorzystać jego wszelkie możliwości. Do zobaczenia, więc w kolejnej lekcji, cześć.